Smart Host. Bardzo się cieszę, że przyjechała do nas drużyna Smart Hostu. Smart Host to firma hostingowa, ale ja nie będę odbierała głosu właścicielowi i poproszę tutaj Wojciecha, żeby opowiedział nam trochę o swojej firmie. Tak? Już teraz. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jak przyjeżdżaliśmy na to spotkanie, to zastanawiałem się, bo jak spojrzałem na listę uczestników, to okazuje się, że część z Państwa w zasadzie znam, albo znam z nazwisk, natomiast nigdy nie poznałem osobiście. Tutaj jest kilka osób, z którymi gdzieś tam współpracowaliśmy wcześniej. W związku z tym dla tych osób pewnie to, co powiem, nie będzie niczym nowym, ale spróbuję parę słów dosłownie o naszej ofercie, jeżeli chodzi o hosting. W zasadzie miałem taką prezentację przygotowaną, o czym mówić nie będę, czyli generalnie o sprawach technicznych, o tym, co ten hosting ma i tak naprawdę jak są przygotowane serwery, nasze centrum danych w Częstochowie i tak dalej, i tak dalej. Chociaż potem miałem wątpliwość, czy nie powiedzieć w kontekście tego, co się stało ostatnio z AdWebem. To stwierdziłem, że może byłoby jednak dobrze powiedzieć, że u nas przyniosłem też głównego administratora, w razie czego, żeby pokazać, że on jest. U nas istnieje taka osoba. Oczywiście oprócz pozostałych, którzy zostali w Częstochowie jeszcze, administrator. Ale może spróbuję o tym może nie mówić jednak. Powiem o czterech szybciutko rzeczach. Dwóch technicznych i dwóch mniej technicznych. Znaczy dwóch może takich bardziej już dla życia. Sprawy techniczne. My mamy, znaczy oferujemy hosting na naszych serwerach w oparciu o taki system, który właściwie chyba jedni z pierwszych w Polsce zastosowaliśmy, czyli Cloud Linux. Aktualnie zaczyna być system, no coraz bardziej, to jest komercyjny system, zaczyna być coraz bardziej, powiedzmy, popularny. On jest o tyle fajny, że każde konto hostingowe, nawet na takich serwerach współdzielonych, działa troszkę jak takie mikroserwery VPS, czyli generalnie każde jest dość mocno odseparowane od innych, łącznie z tym, że nawet binarki mają swoje. I to tak działa pod kątem bezpieczeństwa dosyć stabilnie. Druga sprawa to jest kwestia oczywiście. Jest możliwość podglądu na przykład takich rzeczy jak użycia procesora, użycie pamięci czy ilości procesów w ramach niby hostingu współdzielonego. Szczerze mówiąc, parę dni temu Key wprowadziło taką opcję, że oferują, bardzo się chwalą tym, no, u nas to działa od 2 lat. W związku z tym, oczywiście można przeglądać dane historyczne, no to powiedzmy tak to sobie działa. Druga sprawa taka techniczna związana z serwerami to jest kwestia użycia cPanela. No, jakiś tam panel hostingowy zawsze w hostingu musi istnieć, w związku z tym my wybraliśmy cPanel jako jeden z poważniejszych graczy, jeżeli chodzi o rynek w ogóle światowy tak naprawdę. W związku z tym stabilność, wygoda to jest to, co jest fajne. Oczywiście panele są responsywne, w związku z tym na komórce też łatwo się go obsługuje. I to by było tyle, jeżeli chodzi o rzeczy techniczne, takie stricte z serwerami. Natomiast dwie rzeczy szybciutko takie, które są fajne już dla pracy codziennej. Po pierwsze to jest kwestia zmiany wersji PHP. To też się zaczyna coraz częściej zdarzać w hostingach, że generalnie jest taka możliwość. Oczywiście u nas też jest od długiego czasu. Tak naprawdę PHP 7 zostało, bodajże pojawiło się w listopadzie, możliwość wyboru. To jest to jakaś początek tego, żeby przechodzić na nowsze wersje. Można sobie tak naprawdę wyklikać bardzo prosto taką zmianę wersji. Oczywiście wyklikuje się w panelu, w tym cPanelu, można również włączyć sobie dokładne moduły w PHP, takie, które komu są potrzebne. Oprócz tego, że moduły na każdej wersji oczywiście mogą być indywidualne, można również w sposób taki graficzny wyklikać sobie parę parametrów, które czasami są potrzebne. Dotyczy to na przykład takich rzeczy jak memory limit, gdzie można sobie wybrać tak naprawdę taki, jaki jakieś timeouty się pojawiają, to można sobie tak naprawdę ten memory limit zwiększyć. W ramach hostingu współdzielonego cały czas mówię, więc to jest dosyć unikalna sprawa. I teraz właściwie rzecz, która tak naprawdę ostatnio u nas się pojawiła, jest chyba dosyć ciekawa. Mianowicie to, że każdy, a może nie każdy, ale czego Państwu nie życzę oczywiście, być może Państwo się spotkaliście z takimi screenami co jakiś czas na, mam nadzieję, nie Waszych stronach,
czyli generalnie jakaś wtyczka czy jakieś rozszerzenie było niekoniecznie z dobrego źródła, albo ktoś zapomniał go zaktualizować, albo ktoś już nigdy nie aktualizuje tego, bo sobie dawno temu użył. W związku z tym problem się pojawia oczywiście taki, że zarówno Google, jak i inne systemy wykrywają problemy ze stronami internetowymi, że są zhakowane, że są botnetami i tak dalej. Mamy na wszystkich serwerach aktualnie zainstalowane skrypty, to też są skrypty komercyjne, rozwijane cały czas. Są to skrypty, które wykrywają na chwilę obecną ponad 3000 szkodliwych jakichś rozszerzeń, czy plików, czy skryptów tak naprawdę, w które Państwo macie, czy możecie mieć potencjalnie w plikach www. Jak to działa? Ten system oczywiście baza jest aktualizowana, natomiast to jest jedna sprawa. Natomiast ważne jest to, że wszystkie pliki na hostingach są aktualizowane, znaczy weryfikowane w locie, czy nie mają jakichkolwiek zmian. Jeżeli zmiana jest, plik jest skanowany. Skanowany właśnie tym skryptem, czy oczywiście to się dzieje w tle zupełnie niezauważalnie, co jest o tyle ciekawe, że skanowanie jest zarówno plików, które są właśnie przez dziurawe wtyczki wgrywane, czyli ktoś sobie jakiś upload zrobi, albo jakiś dziurawy formularz jest, gdzie ktoś sobie próbuje coś wgrać i to jest jedna z możliwości. Natomiast druga sprawa jest taka, że to też są często popularne ataki w postaci tego, że ktoś z Państwa trzyma sobie hasło na przykład w Total Commanderze, potem złapie wirusa, no to hasło gdzieś wycieknie i potem my to w logach obserwujemy, że połączenie nastąpiło z Filipin, Indonezji czy innego Węgier albo jakichś tam jeszcze innych rzeczy, gdzie ktoś łączy się legalnie na FTP, pobiera sobie plik i za moment go wgrywa z powrotem. Oczywiście wgrywa go z doklejką jakiś Ewal, coś tam i tam jest Base64, jakieś zakodowane coś. Generalnie takie rzeczy też wykryje nasz ten skrypt. Czyli w takim przypadku plik zostanie zablokowany i to, że zablokowany, to jeszcze pół biedy. Natomiast tak naprawdę ważne jest to, że wiedza się liczy, czyli tak naprawdę momentalnie do Państwa jako właściciela strony leci mail z informacją o tym, że coś się działo niedobrego. Oczywiście to coś niedobrego mogło się działać przez www albo przez FTP, no to tutaj jakby są możliwości, jest kilka. W każdym razie możecie Państwo na przykład dostać takiego maila, że jakiś jest, informujemy, że został wykryty niebezpieczny skrypt, mniej więcej jaki, no i w jakim katalogu, że został zablokowany. W związku z tym jest to dla Państwa informacja, no w tym momencie wiecie, czy to wy wgrywaliście coś, czy ktoś próbował coś włamać. W każdym razie może to zapobiec sytuacji takiej, jak się pojawia bardzo często w przypadku no, dość rozbudowanych, powiedzmy, systemów Joomla, które mają całą masę wtyczek, o których ktoś zapomniał. No i rzeczywiście pojawiają się problemy. To, że jedna sprawa jest blokada szkodliwych rzeczy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, która też Państwu trochę nakręci może koniunkturę jako producentom stron dla klientów swoich. Mianowicie również sprawdzane są aktualność wersji, zarówno tych głównych komponentów, jak i tak naprawdę niektórych rozszerzeń. Ponieważ ta baza zawiera bardzo dużo informacji na temat skryptów i ich, powiedzmy, aktualności. No dotyczy to zarówno Joomla, jak i WordPressa, jak i całej masy Moodle, PHP, BB i tak dalej. To jest jakby samych tych możliwości jest mnóstwo. O, Drupala ostatnio też wykryło gdzieś tam, że ktoś miał nieaktualnego. Ale dotyczy to również Joomla, czyli generalnie klienta, jeżeli klient oczywiście będzie miał podanego maila swojego jako główny dla konta, wykryje mu, że ma nieaktualną wersję. No oczywiście zgłosi się prawdopodobnie do Państwa, żeby może coś z tym zrobić, bo to chyba jest niedobrze. Dobra, jeżeli chodzi o szczegóły, to ci, którzy nie korzystali, to mają możliwość. Na końcu tam są kubki, w tym kubku jest kupon rabatowy. Dostajecie Państwo od nas każdy roczny hosting w pakiecie Smart Base www, zupełnie za darmo, w pełnej wersji, bez żadnych haczyków, czyli tutaj tak naprawdę można testować sobie spokojnie przez rok, znaczy testować lub bawić się produkcyjnie, bo to jest oczywiście pełne konto. W związku z tym proszę sobie sprawdzić, czy to rzeczywiście działa, do czego zachęcam oczywiście. Bo właśnie tak jest. Jak coś, zapraszam. W przerwie zapraszam poczęstować się kubkami i kuponami rabatowymi. Tam są też kupony rabatowe Joomla Monster. W związku z tym to wszystko raz. Dziękuję. Można pytania zadawać?
To tak, decydują oczywiście. Organizatorzy. A tak. Czy przechowujecie backup też zewnętrznych lokalizacjach? Tak. Dobra. Przechowujemy zewnętrznych, nie w chmurze. Okay. Znaczy ja osobiście jestem bardzo przeciwnikiem chmury jako takiej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mamy serwerownię swoją. W ogóle to jest taka też może evenement. Znaczy nie trzymamy serwerowni jakiejś datacenter, stworzyliśmy swoją. My w ogóle, jeżeli chodzi o firmę, to my tak naprawdę działamy od w tym momencie bodajże 15 lat. Natomiast do tej pory nie działaliśmy na rynku takim hostingowym powszechnym, że tak powiem, tylko bardziej mieliśmy klientów na serwery dedykowane, ewentualnie hosting współdzielony, ale to byli klienci, którzy byli naszymi klientami najczęściej, którym robiliśmy strony internetowe. I teraz trochę wchodzimy w zasadzie od półtora roku na taki szerszy rynek hostingowy powszechny, że tak powiem. Aha. Natomiast co do backupów, druga, znaczy oczywiście macierz backupowa w serwerowni, plus drugiej lokalizacji też w Częstochowie mamy tam światłowód podłączony, w związku z tym wszystko jest... A jak będzie bomba atomowa w Częstochowie? Jak będzie bomba atomowa w Częstochowie, to myślę, że większe problemy będą niż hosting. No, tego nie przeskoczymy. Znaczy, można by było bawić się w inne miasto. Aha. Natomiast no, nie pomyślałem jeszcze o tym. Myślę, że bomba atomowa w Częstochowie wpłynie też na całą Polskę. Więc trzeba by to trzymać gdzieś dalej. Gdańsku. Przyznam się szczerze, to jest tu kilka firm spamerów z Gdańska, które regularnie nam wysyłają ofertę hostingową do nas, żeby bardzo by nam sprzedali hosting, ale na razie nie skorzystaliśmy jeszcze. Może to jest jakiś kierunek. To jest opcja. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Faktycznie potwierdzam, Joomla dobrze leży na smart hoście.